Serdecznie witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Chciałem zaprosić Was na moją stronę, na której stworzyliśmy portal aukcyjny, na którym będą sprzedawane gołębie tylko z mojej hodowli. Sukcesywnie będę wrzucał tam gołębie, które będę miał do sprzedania, jak i również młode, które teraz właśnie wykluły się, mają 4-5 dni z najlepszych lotników i każdy będzie mógł sobie wejść i wylicytować. Jest to podobny portal jak u Krzyśka Kłosa, tylko że to jest mój prywatny i tylko będą na tym portalu gołębie ode mnie. Nigdzie nie będę dawał na aukcję. Jeżeli ktoś będzie chciał, to sukcesywnie proszę sprawdzać u mnie na stronie www.polarski.eu. Jest panel i tam można się zalogować i wylicytować sobie gołębie. Trzeba się tam zarejestrować, ale zaraz to wszystko powiemy. Pierwszym gołębiem, którego wystawię, to jest gołąb o numerze 7289. Jest to jednak bardzo super gołąbek. On wywodzi się od Marka Rzepki z jednej strony, z samca, którego kupiłem na aukcji wtedy na cel charytatywny, na dzwony. Jest to z tego samiec, z tej jego bliksenki, bardzo dobry. A z drugiej strony jest samiczka od Stefana Stembergena z Gabi Wendenabele, bardzo dobry imbret z 2013 roku. Jest to jedna z lepszych moich samic rozpłodowych i dała mi bardzo wiele fajnych lotników, jak 35-35, no wiele fajnych lotników. I tego samczyka jest ofiarą tegorocznego zwichrowania skrzydła. No miałem z nim, wiązałem z nim nadzieję na ten rok do lotu, na spisie wszystko w zegarze i 3 dni temu wywinęło mu się skrzydło, nie wiem, pierwszy gołąb w tym roku samiec, dlatego jestem zmuszony go sprzedać. No myślałem, że będzie lotnikiem, trochę go na rocznego, kilka razy go włożyłem, chciałem go na dwulatka, bo jest przepiękny gołąb. Może ja go pokażę. Jest to niebieski samczyk, ostrość 72-89. No i to skrzydełko zwichnął, ale jest przepiękny, zbudowany, oko ma cudowne. Także będzie można go wylicytować, zaraz go wstawimy na stronę. Teraz koledzy, chciałbym pokazać, przejmę kamerę, kolega zademonstruje, jak trzeba wszystko robić, żeby zalogować się u mnie na stronie i wziąć udział w aukcji. Witam serdecznie. Najprostszym sposobem wejścia na stronę, zalogowania się na nasz nowy portal aukcyjny jest wejście na stronę polarski.eu. Tutaj na wprost mamy duży, widoczny baner sprzedaż gołębi aukcji online. Klikamy w ten baner. Przechodzimy na nowy portal polarski.eu łamany przez sklep. By móc cokolwiek robić na tej stronie, musimy się zalogować. W prawym górnym rogu mamy opcję zaloguj. I teraz tak. To jest banalnie proste. Myślę, że każdy korzystał z Allegro i z innych serwisów. Tutaj dajemy stwórz adres mail. Ja tego nie będę teraz robił, dlatego że już założyłem konto takie pokazowe. Tutaj po prostu wpisujemy adres mail, który pokazujemy, klikamy stwórz konto, tam pojawia się do wypełnienia imię, nazwisko, adres mailowy i robimy sobie swoje hasło. Dostajemy później na pocztę, gdy założymy konto, taką informację, polarski.eu, czyli powitanie od naszej strony i nasze dane do logowania, czyli w tym przypadku u mnie jest to aukcja gołębie@onet.pl i hasło. Gdy założymy, my z kolei dostajemy na maila poinformowanie, że nowy użytkownik założył konto i włączamy mu możliwość dostępu do korzystania z aukcji. Wcześniej, jeżeli tego dostępu nie włączymy, nie da się korzystać. Trwa to chwilę, także nie jest to problem. W momencie, kiedy mamy dostęp, zakładamy sobie, logujemy się na nasze konto. Dajemy zaloguj się. No tutaj źle wpisałem hasło, więc sekunda. No i jesteśmy w panelu w tej chwili. Tutaj automatycznie otwiera nam nasze konto, czyli możemy adres dodać, jakieś inne rzeczy, zobaczyć, czy coś licytowaliśmy w przyszłości itd., itd. My sobie szybciej przejdziemy przez stronę, od razu klikając w baner polarski.eu
i klikamy na w tej chwili działającą aukcję. To jest aukcja, o której kolega Dominik przed chwilą wspominał, czyli gołąb 72,89. Cena gołębia w tej chwili 520 zł brutto, minimalna oferta 500 zł i skacze kwota co 20 zł w tym wypadku. Jeżeli chcemy coś tutaj wylicytować, dajemy na interesującą nas kwotę i dajemy złóż ofertę. W momencie, kiedy damy złóż ofertę, jest potwierdź ofertę i w tym momencie, jeżeli potwierdzimy ofertę, dostajemy na maila, jeszcze raz tutaj pokażę, takie potwierdzenie, że w tej chwili jesteśmy zwycięzcami w tej chwili aukcji, czyli że w tej chwili nasza aukcja wygrywa, nasza kwota najwyższa jest. No i oczywiście, jeżeli wygramy aukcję, no to dostaniemy poinformowani na koniec trwania aukcji, że jesteśmy zwycięzcami, a później to już jest kontakt z nami bezpośredni. Myślę, że dość prosta sprawa. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, na pewno pomożemy, zachęcamy do kontaktu.